Cześć, z tej strony Grzegorz, a w tym odcinku zgłębimy się w komentarze. Wcześniej pokazałem Wam przykład komentowania w danej linii łączenia instrukcji z komentarzem. Dzisiaj jeszcze poznamy komentowanie paru instrukcji naraz. No i w sumie. Ale warto warto wiedzieć, że, że są dwa sposoby, tak? I one są właśnie tutaj, jak widzicie napisane, że komentarze są albo do wyjaśniania tego co napisamy, napiszemy w kodzie. Jeżeli jest on tyle niezrozumiały i go nie jakby nie podzielimy na funkcje, to czasami takie komentarze mogą, mogą wystąpić. No, i możemy właśnie też przy, przy wyłączaniu jakiejś instrukcji, tak, jeżeli nie chcemy, żeby jakaś instrukcja była wykonana, tak jak mówiłem wcześniej, no to możemy zakomentować ten kod. No i dobrze, no i tutaj, jak pokazywałem wcześniej, możemy ten komentarz wpisać za o, zmiennymi. Możemy komentarz wpisać jako w osobnej linii. No i jest jeszcze tutaj przykład komentowania blokowego, czyli kilka e, linii naraz może być zakomentowane. Czyli jak mamy jakiś blok tekstu, który chcemy umieścić, to nie musimy e, wykorzystywać tych dwóch slashy w każdej linii, tylko możemy powiedzieć, tu rozpoczyna się komentarz, tu kończy się komentarz. No nie? No to ja to mogę skopiować, żeby tutaj nie pisać jakichś głupot. No i na przykład możemy sobie zrobić oczywiście tutaj w naszym przypadku w bloku skrypt, póki jeszcze nie mam osobnego pliku. A komentarz, że to jest. Oczywiście możemy sobie to... ładnie, Właśnie jak tutaj to wyrównać? Ja używam tabulatory, czyli zaznaczam pewien, ele... pewien kawałek tekstu, tak? Czyli przytrzymuję lewym klawiszem myszy i mogę kliknąć tab. I mogę też ten tab wycofać, czyli klikam Shift, Tab. Dzięki temu, jak widzicie, możemy wyrównywać e, nasz kod. Możemy też tutaj zrobić to samo z bloczkiem. O. I jak widzicie, no, tutaj nam pokazuje, gdzie te bloczki się zaczynają i kończą. Nie? Także to Visual Code jest naprawdę e, przydatne. <laughs> Lepsze od notatnika. No dobrze, ale wracając. Mamy tutaj blaczek i to możemy powiedzieć sobie, że mm, kod z tutoriala. Bardzo fajny. Polecam. Nie? Także tak to działa. No i mm, czy coś jeszcze ciekawego mamy? Aha, no i zakomentowywanie, no to tak jak mówiłem możemy coś zakomentować albo odkomentować kontrolu Slash. Jak widzicie, jest taki skrót, który nam pozwala komentować i odkomentowywać. Taki skrót klawierszy, bardzo przydatny, ale oczywiście można też ręcznie to wykonywać. No dobra, to, to, to mamy załatwione. Bloki, to może, jeżeli chcecie, możecie mieć tutaj przykłady, możecie je wywołać sobie, jak to wszystko działa. Czyli w czystym HTML-u takie komentarze nie działają. Takie komentarze jakby nie są interpretowane. Ale w Javascriptie już są. Także tutaj macie stronkę, będzie pewnie w opisie. No i tyle. Także dzięki za uwagę i cześć.